Hejka, tu Ola i nowy bezglutenowy przepis. Dzisiaj sposób na cukinię. Warzywo bardzo wdzięczne, bo głównie od tego, w jaki sposób się je przyrządzi, zależy jego smak. Dzisiaj będzie, jak zawsze pysznie, chrupiąca skórka, cukinia al dente, otoczona zapieczoną panierką serową z dodatkiem aksamitnego sosu. Wyśmienita przekąska, którą warto wypróbować w letnim sezonie. Zaczynam od starcia jakiegoś twardego sera. Może to być parmezan, grana padano czy inny ser z tych twardych. Ucieram go na tarce o drobnych oczkach. Sera ma być tyle, by po starciu było go około 4 łyżki stołowe. Przekładam ser do miski. I dodaję do niego tyle samo mąki migdałowej, czyli 4 łyżki. Proporcja ma być po prostu pół na pół. Mieszam starty ser z mąką. I na razie tą miskę odstawiam, a w osobnym naczyniu rozkłucam 2 jajka. Odstawiam składniki panierki i 2 niewielkie cukinie kroję w szerokie plastry. Jaja doprawiłam jeszcze solą i pieprzem do smaku. I teraz panieruję plastry cukinii, najpierw w rozkłóconym jajku, a następnie w mące migdałowej i serze. Plastry układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekam w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza w funkcji grzanie góra-dół z termoobiegiem przez około 15-20 minut, a w zasadzie do czasu, gdy panierka się zarumieni. Tak prezentują się przekąski cukiniowe jeszcze przed pieczeniem. I już gotowe, upieczone, do tego jakiś delikatny sos na jogurcie naturalnym. Może to być po prostu nawet sam jogurt z odrobiną soli i jakichś ziół, na przykład pietruszki. Można również dodać pół ząbka czosnku do tego sosu i zrobić taki delikatny sos czosnkowy. Można zajadać chrupiące kąski cukiniowe. Jeśli mój przepis Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. I do zobaczenia w kolejnym wideo przepisie. Pa, pa!